kiedykolwiek w takiej miejscowości? Wiesz co? Słuchajcie, jakby strzał ale to jest, znacie, tutaj dla tych dzieciaków jest to się naprawdę tak wyjątkowi, że... Zapraszam, chodźmy. Czy jest taka opcja, żeby trochę dzieciaki z wami pograły w piłkę później? Słuchajcie, sorry, tu bramek nie ma, żeby nie było. Dobra, to musicie coś wymyślić. Jak masz na imię? Tak, jest z kibicą bardzo pewnie. No, widać od razu. Ale wiecie co, to tak jest, że może jesteście dziwieni, ale ja na przykład jak jadę do was na mecz, na racji tego, nie kibicuję, bo jestem w pracy, to dzieciaki bardzo chętnie proszą, żebym je zabrała na mecz. Nawet takie małe. Dziewczyny ze mną jeździły i właśnie na mecz i też kibicowały. Także naprawdę macie wiernych fanów. Pokaż, jak się robi przez całą rozgrzewkę. Dla was, z naszymi autografami. Gdzieś tam może w szafie się uchowa. Przetrwa parę lat. Tutaj na ręce pani Izy staram. Oraz gadżety, szaliki, jakieś wstecze do kluczy. Zawsze będą tu pamiętali, że drużyna pierwszoligowa ich tu odwiedziła w zielonym kameduskim. Słuchajcie, to jest dziękujemy. Bardzo. New media.